podsumowanie tego spotkania to jak gdyby przebieg tego spotkania, bo patrząc na to spotkanie i patrząc na te pierwsze 25 minut, gdzie powinniśmy prowadzić co najmniej 3-0, ale jak gdyby te sytuacje, które stworzyliśmy, nie potrafiliśmy wykorzystać. Przeciwnik oddaje jeden strzał i wygrywa to spotkanie, tak więc jak gdyby to pokazuje, że mimo tego, że wyłożyliśmy niesamowitą pracę z tą drużyną, a jak się okazuje, na końcu jeszcze jednak nam zabrakło tej jakości, tak więc ja dziękuję kibicom, bo powiem szczerze, że w takiej sytuacji jak ten dzisiejszy mecz i to, co się wydarzyło, spadek Wisły Kraków jest niesamowitą rzeczą, ale pomimo tego widać, że największą wartością są kibice tego klubu i myślę, że to trzeba docenić. Ja w każdym razie to doceniam bardzo. Trudny na pewno okres, czas dla mnie osobiście, jak na całej Wisły, ale są takie sytuacje, że w życiu niekiedy trzeba upaść, żeby się podnieść i my na pewno będziemy o to walczyć. Dziękuję. Dziękuję. Oddaję Państwu głos. Michał Białoński. Witam Panie Trenerze. Czy Pan już jakoś na gorąco robił sobie analizę tych 14 meczów, jakich Pan prowadził drużynę? Bo wiadomo, no, sytuacja była i tak zła, słaba. Natomiast jak znam Pana, to na pewno Pan sam nie zakładał, że wygra Pan tylko jeden mecz w tych 14 meczach. Co takiego się stało, jasna, w tym okresie? Jasna kwestia. Oczywiście statystyki są straszne i brutalne. Wygraliśmy tylko jedno spotkanie, wygramy jedno spotkanie, tak więc sobie zdaję z tego sprawę, ale po prostu w pewnych momentach jako trener możesz przygotować taktykę, możemy wszystko przećwiczyć, ale w tym ostatecznym rozrachunku, w tej ostatecznej sytuacji, decyzji, to zawodnik musi trafić w bramkę. I to jest dla mnie osobiście rozczarowanie największe, ponieważ nie zarzucam dzisiaj ani po żadnym z tych spotkań, które zagraliśmy, czy w lidze, czy w pucharze, brak zaangażowania w treningu, nawet w meczach, ale jest to coś jeszcze, jak gdyby pewna taka różnica umiejętności, jeżeli chodzi o sytuacje stresowe i moment, kiedy zakładasz tą koszulkę z białą gwiazdą i wychodzisz grać w barwach tego klubu, tak więc to jest pewna różnica. I to jak gdyby w tych kilku momentach zadecydowałem, już powiedziałem, że z mojej perspektywy były dwa takie kluczowe momenty tej wiosny. Pierwszy to był mecz z Lechem. W moim odczuciu powinniśmy wygrać, nieuznana bramka, później stracony gol w 97 minucie. Na pewno dodałoby to w szczególności zawodnikom takiej większej pewności siebie. Niestety tak się nie stało i ta bramka jak gdyby z jednej strony dwa punkty mniej, jak również z punktu widzenia psychologicznego na pewno to był dosyć duży cios. I druga kwestia to mecz z Wisłą Płock, porażka z jednej strony, ale przede wszystkim to wszystko, co się działo wokół tego spotkania w czasie, jak również po i oczywiście takim gwoździem po części do trumny była sytuacja, kiedy Luis Fernandez został ukarany 4 spotkaniami, a to jest najlepszy piłkarz tej drużyny, mający najwięcej jakości i potrafiący strzelać bramki, tak więc. Ale tak jest w piłce nożnej, myślę, że to jest bardzo duża nauczka dla nas jako Wisły, jako klubu, patrząc z perspektywy doboru zawodników pod względem przede wszystkim z jednej strony jakości, ale osobowości. Jeszcze raz powtarzam, nie zarzucam tym zawodnikom chęci, ale jest ta druga strona medalu, to jest wielkość tego klubu i jak gdyby już coś takiego dodatkowego, co tak zawodnik grający w tych barwach powinien mieć. Dziękuję. Piotr Jawor. Panie trenerze, już w kontekście przyszłego sezonu chciałem zapytać, czy Pan już wie, co się stało ze Zdenkiem Ondraszkiem i z Maciejem Sadlokiem, jak poważne są to kontuzje? No niestety, jeżeli ich pierwsza, gdyby taka diagnoza i opinia, jeżeli chodzi o Zdenka, jest najprawdopodobniej uszkodzenie więzadła w kolanie. Tak więc to jest na pewno bardzo przykre, patrząc na Zdenka i jego zaangażowanie. Tak można wiele rzeczy Zdenkowi zarzucić, ale na pewno nie brak zaangażowania i przykro mi bardzo, że akurat w tym ostatnim meczu najprawdopodobniej doznał bardzo poważnej kontuzji. Jeżeli chodzi o Maćka Sadloka, najprawdopodobniej jest to podkręcenie stawu skokowego czy jakieś uszkodzenia, zerwania. Na tą chwilę tej informacji nie mam, ale od razu po meczu dosyć duże opuchnięcie tego stawu skokowego, tak więc na pewno coś się wydarzyło. Są jeszcze pytania do trenera. Michał Białoński. Panie trenerze, bo z tonu Pana wypowiedzi ja wnioskuję, że Pan się decyduje, żeby zostać na nowy sezon, na tę misję
odbudowy pozycji Wisły Kraków w najwyższej naszej klasie rozgrywkowej. Natomiast moje pytanie dotyczy tego, czy pan będzie chciał jakąś położyć rękę na pulsie, jeśli chodzi o transfery, bo widać, że dotychczasowy system po prostu oblał egzamin i to tak na jedynkę, bo no widać to po tej szatni, bo z jednej strony pewnie by chciał pan zrobić rewolucję, ale podejrzewam, że finanse na to nie pozwolą, żeby tu wymienić, nie wiem, połowę składu, prawda? No bo w perspektywie roku z kasy klubu zniknie 10 milionów złotych przychodów z praw marketingowo-telewizyjnych. Zacznę od tego pierwszego pytania. Oczywiście ja powiedziałem, że nie jestem do dyspozycji, ponieważ to dla mnie jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o dalszą pracę w Wiśle Kraków. Daję sobie sprawę, że bez względu na to, kto będzie tutaj trenerem, to będzie bardzo trudny czas. Ale ja jestem do dyspozycji, tą decyzję musi podjąć zarząd, właściciele. Jeżeli chodzi o kwestie transferowe, to są momenty bardzo złożone, bo ten spadek, z jednej strony część zawodników ma ważne kontrakty, tak więc to będą teraz rozmowy, negocjacje. Na pewno z mojego punktu widzenia część zawodników musi z tego klubu odejść, ale to nie będzie takie na pewno proste. Jeżeli chodzi o na pewno tą politykę transferową, muszą nastąpić zmiany. Nie wyobrażam sobie, żeby to tak funkcjonowało jak dzisiaj. No bo fakty są takie, że Wisła Kraków w tym ostatnim okresie czasu niestety, ja gdyby będę firmował ten spadek, ale w poprzednich sezonach utrzymanie, myślę, że decydowało w szczególności obecność Kuby, Wasyla, Broszka w tej szatni. Tak więc na pewno to jest jak gdyby taki moment takiego przeanalizowania, ale merytorycznego, tak? Z mojego punktu widzenia powiem szczerze, że oczywiście ja już przygotowałem pewne transfery, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Niestety nie jest nam dane tych transferów przeprowadzić, a byli to myślę, że na pewno zawodnicy, którzy daliby dużo jakości tej drużynie. Nie ukrywam, że bez względu na to, czy będę dalej pracował, czy nie, przeprowadzam rozmowy z wieloma zawodnikami, którzy powinni ewentualnie zasilić ten klub. Chociaż to nie jest na dzień dzisiejszy, nie jest to na dzisiejszy łatwe. Dużo na pewno będzie w tych następnych dniach takich rozmów trudnych z jednej strony, ale również podejmowania decyzji. Resztę rzeczy oczywiście to już muszą podjąć władze klubu i właściciele.